Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie rządowego dokumentu Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorstwom w 2010 roku. Pomoc publiczną w 2010 roku udzielało 850 instytucji, trafiła ona do 900 tysięcy beneficjentów. Ogólna wartość wyniosła 24 miliardy 87 milionów, co stanowi 1,7% PKB. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wydatkowanych środków na pomoc publiczną, gdyż w 2006 roku wynosiła ona tylko 0,6% PKB. Warto więc mieć pewność, że tak duże środki wydawane są w sposób celowy i skuteczny. Najczęściej stosowane formy to dotacje, ulgi podatkowe, pożyczki, kredyty preferencyjne i inne. Dominująca wysokość pomocy jest dystrybuowana przez urzędy marszałkowskie, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych, organy podatkowe oraz Ministerstwo Gospodarki. Wymienione podmioty wydatkowały 15,7 miliarda złotych, to jest 75% ogólnej wartości, a pozostało kwotę 845 podmiotów, co świadczy o nadmiernym nadawaniu uprawnień instytucjom do udzielania pomocy publicznej. Analizując sposób wydatkowania środków na pomoc horyzontalną w kwocie 6,2 miliarda, należy pozytywnie ocenić wzrost środków na prace badawczo-rozwojowe, ochronę środowiska i pomoc w zatrudnieniu. Dobrze, że spadkowi uległa pomoc na szkolenia, gdyż dziesięcioletnie systematycznie wydatkowania w różnej formie dużych środków na szkolenia nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w faktycznym przygotowaniu ludzi do dobrego funkcjonowania na rynku pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek wydatków na restrukturyzację i konsolidację przedsiębiorstw, gdyż te działania powinny wzmacniać przedsiębiorstwa i polską gospodarkę. Największe środki zaangażowane zostały w pomoc regionalną w kwocie 10,7 miliarda. Jest to zrozumiałe ze względu na nakłady finansowe na inwestycje. Ważne jest również, że wzrosła globalna pomoc regionalna w porównaniu do roku 2009. Zdaniem Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego ważne jest, by cele realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw były właściwie kwalifikowane na podstawie obowiązujących przepisów i procedur z ukierunkowaniem maksimum środków na inwestycje rozwojowe i produkcyjne. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcom w poszczególnych województwach obrazuje bardzo duże zróżnicowanie. Ponad 35% pomocy otrzymali przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się w województwie mazowieckim lub śląskim. Wynika to oczywiście z wielu czynników, lecz można odpowiedzialnie stwierdzić, że pomoc publiczna nie w pełni służy wyrównywaniu konkurencyjności przedsiębiorców z gorzej rozwiniętych infrastrukturalnie i gospodarczo regionów Polski, a tym samym wyrównywaniu warunków społeczno-ekonomicznych. Raport bardzo skrótowo traktuje ten temat, choć jednoznacznie stwierdza, że najniższe finansowanie uzyskały przedsiębiorstwa w województwach lubuskim, świętokrzyskim i niestety podlaskim. Stanem i tendencją niepożądaną jest wysokość i wzrost udziału dużych przedsiębiorstw w pomocy publicznej, który wyniósł w 2010 roku aż ponad 55% ogólnej wartości. Pomoc udzielania dużym przedsiębiorcom mająco dobrą pozycję konkurencyjną na rynku stwarza pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw małych i mikroprzedsiębiorstw. Największą pomoc publiczną otrzymały duże przedsiębiorstwa Orlen, PGNiG, Lotos, Południowy Koncern Energetyczny. Znaczącej pomocy udzielono również podmiotom działającym w sektorze transportu w kwocie 2,8 miliarda 850 milionów. Głównie dużym podmiotom, jak przewozy regionalne, PKP Intercity, porty lotnicze. Z ogólnej kwoty pomocy przedsiębiorcom ponad 500 milionów przeznaczono na prace badawczo-rozwojowe. Zgadzamy się z celowością udzielania tej pomocy, zwiększenia jej wysokości w latach następnych
Jednak należałoby doprecyzować kierunki badań w oparciu o wieloletnie krajowe programy naukowe i gospodarcze. Największą pomoc w ramach rekompensaty za realizację zadań publicznych otrzymała Krajowa Radia i Telefonii w kwocie 536 milionów, przeznaczyła dla telewizji 221 milionów, dla Polskiego Radia 256 i dla 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia 156 milionów. Należy się domyślać, że pomoc ta znacząco zmniejsza problemy finansowe Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które związane są z niepełnymi wpłatami abonamentów przez użytkowników. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, należy podkreślić, że w ostatnim dziesięcioleciu odwrócone zostały pewne proporcje. Pomoc publiczna w formie bezpośrednich wydatków zwiększyła się z 47% w 2000 roku do 78% w 2010, a w formie uszczuplenia wpływów do budżetu zmniejszyła się z 52% do około 21%. Wpłynęło na to wydatkowanie środków unijnych w charakterze zobowiązań niektórych płatności. W planowaniu wykorzystania tych środków i ustalanie priorytetów na lata przyszłe należałoby zwiększyć wydatkowanie środków na pozostałe formy pomocy poza grupą A jako formy pomocy skierowane w większym stopniu do małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, gdyż jest to krwioobieg każdej gospodarki. Jeśli będzie taka potrzeba, uwzględnić to należy w planach zmian legislacyjnych. Dążyć należy również do kierowania pomocy publicznej w większym stopniu do przedsiębiorstw województw słabiej rozwiniętych gospodarczo i infrastrukturalnie. Doskonale tę rolę mogą spełniać samorządy gmin, powiatów, do których powinny być skierowane zdecydowanie większe środki pomocy publicznej, jak w roku 2010. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem raportu. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.